Idealnie, no idealnie przed meczem Polaków, także posłuchaj, witam wszystkich, chociaż wy to oglądacie dużo później. On nie może rozmawiać z panią. Nie może. Nie, nie pytaj mnie już o to. Ale... Ojej. Czy dzisiaj polowanko na głąba Heimdala, siema Sowik. Kurde, trzeba byłoby mu naklepać. To nie jego wina, że kurwia, chłop, nie? Uciekł, wiesz? Może po prostu zgrywasz czempiona Broka? No nie, znów coś insynuujesz. Świadomie. Najmądrzejszy człowiek świata, a nic nie rozumie? Giganci ukrywają tajemniczą postać, która zmienia przebieg Ragnaroku, a ty nie dostrzegasz jedynego sensownego kandydata, który toczył z bogami wojny i je wygrywał. Nie jestem ich czempionem. No, masz prawo mieć takie zdanie. Oj, tak się trochę sam podpaliłem. Oho. Ona... Kurde, to ma zamrożenie duże, ale kowadło jest mocniejsze. Ach. Te bramy są połączone. Spróbuj zerwać tamten łańcuch. To się robi tak. Tak. Ty to zamrażasz. Ja biorę to. Otwarte. Nie no, profesor. Profesor, drodzy państwo. Pierwszy dead dzisiaj. Jak w ogóle typowanko na mecz polski? Może tym spróbujemy? Ale oberwałeś! Wszystko gra? Ty mocno bijesz strasznie. W sensie chodzi ci o życie? To teraz będziemy mogli trochę poinwestować w witalność, bo myślę, że moc mam git tylko. Tak mówisz, witalność, nie? Po lewej, bracie! Ogarniemy to, wiesz. Postać to będę rozwijał i rozwijał. Bracie, stawaj! Szybko! Ja dostałem takiego gonga? Umiejętności mam 0 witalności. 11 mam witalności. No dobra, ale na co ma wpływ witalność? Jak szybko życie zjeżdża, czy jak szybko się odnawia? Uwaga! Atak z tyłu! Uwaga!
Odnawianie się. To trzeba będzie na to zwrócić uwagę, rzeczywiście. Poszedłem bardziej, w tym momencie poszedłem bardziej w obrona, siła, to sobie tak na to patrzyłem. Na runy trochę mniej, ale na runy na trzecim miejscu witalność tak olewałem jakoś. Wyjątkowo zaciekły. Może to zmienić. Krasnoludom nie będzie łatwo odbić te tunele. To jest do ogarnięcia wszystko jeszcze, nie? Musimy otworzyć jedną z tych bram. Bardzo chętnie, tylko jak? A, widzieliśmy już takie rynny, co nie, bracie? Tutaj bardziej. O, dokładnie tak. Udało się. Ruszamy? To twoje zdanie. Nie, myślicie, że to jest pierwsza seria, która dojdzie do 50 odcinków? Chcesz, bym poprowadził twoje armię na Ragnarok? To zadanie Tyra, nie moje. Wyraźnie widać, że Tyr nie jest już bogiem wojny. Tak jak ja. To już dla mnie przeszłość. Nie jeśli chodzi o zabijanie bogów. Co niby robimy w tym świecie? Wykucie tej broni to twój wybór. Wiesz, co się może wydarzyć. Próbuję tylko chronić... Wiem. Wiem. Oboje wiemy, dokąd może zaprowadzić chęć chronienia dziecka. Dwa płoną. Gdzie też mogli ukryć trzecią beczkę? Mi się wydaje, że tu było coś tutaj. Bracie, ten parszywiec za chwilę wybuchnie! No ja odcinków w Valhalla, znaczy odcinków, 70 godzin spędziłem w Valhalla. Jest, mam to. Tylko właśnie tak się zastanawiam, czy teraz mam pokazywać też poboczne? Myślę, że tak. Myślę, że wszystko będę na kanał wrzucał. W którym to jest miejscu? Honornik atakuje!
Gruj tam siedzi cały czas. Pozbieraj się! Dasz radę! Słuchajcie, muszę go zrzucić stamtąd, będzie nas wkurzał cały czas. Matka Atreusa była gigantką, prawda? Była jednym z otłumów. Tak. Nie chodziło mi o to, że była wielka jak dom. Wiem, że nie są giganci. Nie, żeby różnica w wysokości czy w liczbie kończyn była czymś złym. Co to, to nie. Tak, skrzyneczka otwarta od razu. Dobra, to chyba na górę. 26 metrów od nas, to jest bardzo blisko. W ogóle tak na treningu sobie wczoraj kreta zaryłem. Tak mnie boli kostka, czy masakra, naciągłem sobie. Tak, wieczorem FIFA, ale to możemy po tym. Możemy otworzyć drugą bramę. Wieczorem FIFA, mordki, po... Myślałam sobie o tym, jak Odyn dręczył gigantów przez całe pokolenia i niemal starł ich z powierzchni ziemi. Dwa razy. Być może przyczynisz się do powstrzymania go już na dobre. Nie sądzisz, że właśnie tego mogłaby chcieć Fortuna? Nie próbuj zgadywać, czego mogłaby chcieć. Nie powiedziałam nic, o czym sam byś nie myślał. Jej sekrety prześladują cię na każdym kroku, zgadza się? Może gdybyś mówił o swoich wątpliwościach, nie eksplodowałyby, gdy rozmawiasz z synem. Nie zwykłem wątpić. Wiedziała, co odrzuciłem. Nie prosiłaby mnie o coś takiego. Dlaczego miałaby prosić? Widziała twój los. Trzech pobratymców Odyna nie żyje, przez to, jaką wybrała dla ciebie drogę. Sądzisz, że nie wiedziała, co oznacza wysłanie cię do Jotunheimu? To ledwie przypuszczenia. I chyba już ich wystarczy, wasza wysokość. Koniec końców, wszyscy staramy się tu współpracować. A, tak jest! Twojej lewej! O kurka, to aż dwa i są wkurzone. Palisz się, Kratosie! To chwilowe! Możesz, kurde! Mój trzewo! Co za dwoje, dwa jeszcze, kurde! Za tobą, bracie! Jeden na czwartym, a drugi na... Jeden na trzeci, drugi na czwartym. Kurde, spróbuję może go trochę z dystansu. Spora jest animacja właśnie, jak on w te beczki wchodzi. Ojej. Ale to jest dobry pomysł i tak. Bracie, nie! Zablokowałem się. Zablokowałem się o jakieś boczne.
To aż dwa i są wkurzone. Takiej walce z wartym to nie mam szans, więc muszę odsuwać. Palisz się, Kratosie! To chwilowe! Ale upierdliwe! Dobra, ten gorszy leży. Kurde, najgorsze to się zablokować do jakiejś tutaj części. Ale dostał solu wodę dobrą. No, kto ma ochotę wyjść na świeże powietrze? Wszyscy? Tak czułem. Już niedaleko, czuję to. Nie wiem, co w tej szczelinie było. Pył światów. Posłuchaj. Nie chciałam cię prowokować ani wątpić w twoje małżeństwo. Ale mam wrażenie, że twoje myśli nie nadążyły za instynktami. Coś na ten temat. Kiedy stąd wyjdziemy, dam ci trochę spokoju. Żebyś mógł się zastanowić, czy jesteś gotowy na to, co oznacza wykucie tej broni i użycie jej. Tymczasem zobaczę, czego mogę się tu jeszcze dowiedzieć. O, jesteśmy w kuźni. Może przy okazji odeślę kilku Einherjerów z powrotem do Valhalla. No, to baw się dobrze. Hej, jesteście! W samą porę. Wszystko zapięte na ostatni guzik. Teraz musimy tylko dotrzeć do kuźni. Walki! A teraz to ja bym chciał, żebyś mi coś ulepszył, o ile można. Nie, żeby tu przybyć i uwolnić starego Tyra. Niezłe z niego ziółko, prawda? Nabiera rozumu dopiero w mojej kuchni. 340 metrów do kuźni? Pozbądź się tego gniazda, bo zaraz szybie opanują tę krainę. Zamierzasz zabierać z takimi dwoma karkami jak my? Myślałem, że krasnoluda też można ulepszać. Chyba żartujesz! Te kundle tutaj? Nic dziwnego, że zamykają drzwi. O kurde, siadło. Dobra, robimy to tak. Tędy do kuźni. Prosto i konkretnie.
Zaczekaj, już prawie to mam. No. Zapraszam, nieznajomy. Nigdy się do tego nie przyzwyczaję. Przed nami miejscowi. Bądźcie grzeczni, a nikt nie zacznie bić na alarm. A, nie kłapcie tak jadaczkami, tchórzmi. Ohoho, widzicie to? Schowajcie się w swoim wyposażeniu ochronnym. Nigdy wcześniej nie widzieliście żywej legendy? Ci, co mają porobione jakieś windy. Nie wygląda to dobrze. Widzisz, co tu nie gra, prawda? Te upiorne, latające ślepia uwiły sobie gniazdko na linach. Musimy się tam jakoś dostać i ich pozbyć. No, wprawdzie bardzo ciekawie się to ogląda, ale wiesz, że to za daleko, nie? To dla ciebie! Bardzo lubię ten atak w ogóle, jest mega spoko. Okej, wygląda na to, że bramy otwiera tamto koło, Magdalena. Żebyśmy mogli się tam dostać. Nie ma jak się tam wspiąć. Rozejrzyj się, może znajdziesz coś, co dźwignie ten dźwig. Coś tu widziałem przed chwilą, jak wchodziliśmy. Ty, no coś tu było. O, tutaj, właśnie to koło. Tylko się muszę tam dostać jakoś. Tu. Akurat jego sobie damy na górę. I pięknie. No, nareszcie! Zaczekaj, zaraz będę! Bracie, zauważyłeś, że krasnoludy w obozie dwa razy bardziej zaniepokoił widok Broka niż twój? Wydawały się zaskoczone. Dobra, to teraz mogę obrócić korbę i zatkać tamten gejzer. Daj mi sygnał, jak będziesz gotowy. Teraz. Robi się. To wytrzyma? Żeby z niej skorzystać, musisz być tutaj, no nie? Wznosi się! Oczywiście brama znów się zamknęła. Obróć! Mówisz, masz! Znowu obróć! Tak jest! Kurde. Zajrzyj się! Znajdź lepsze miejsce! Przecież jesteś tu dobry! No znajdź lepsze... A, tutaj mogę! A, obiecujące! Tylko tak, stąd tego nie widzę na pewno. Jeszcze raz! Tak jest! Tak to się robi. To dokładnie. Brama otwarta. Teraz tylko zrób coś z kminami. Ja już jestem.
To są chyba najlepsze skrzynki w grze, no nie? Czy jest coś innego jeszcze? Wybuch Atlasa. Pierwszy mocny runiczny atak to jest. No i klops! Chyba nas widziały. Gdzie zaraz będę? Może tu, może tam. Nie złapiesz mnie. Nareszcie. Możemy pojechać do kuźni. Chodź, pani czeka. Ej, mam dla ciebie kolejną zagwozdkę. Co się tym bardziej powiększa, im więcej z tego ubywa? No pomyślmy. Zapewne coś abstrakcyjnego. Apetyt? Nie, to nie to. Głowa się głowi. O, ale z ciebie mądrala. Gamoń. Dobra, ziomek, na górę. Uuu, ale rzeźko. Chyba złapię trochę dla pani. Trochę czego? Wiatru? Nie, baranie. Od głosu wiatru. Jak? Patrz i ucz się. Widzisz, krasnoludzka magia opiera się na tym, co nienamacalne. Związku między tym, co można i czego nie można dotknąć. Chodzi o zrozumienie. Zrozumienie czego? Natura danej rzeczy jest dużo ważniejsza niż jej postać. Dobra, już się nie bawię. Ej, normalnie czuję się jak w tym. W Zakopanem. Czekaj! Czuję kłopoty. Pokaż, na co cię stać, Majo! Ale nie wiem raz. Wow. Dawaj! Jak na kasprowym wierchu, no bez kitu. A więc ta pani. Pani Kuzi, w całym tym świecie nie ma istoty bardziej magicznej od niej. Czekałem na szansę, żeby się z nią spotkać, odkąd zacząłem sięgać Nixom do kolan. Ale Sindri nie chciał się zgodzić. Twierdził, że niby jestem nieokrzesany. Ale dziś w końcu nastąpi ta wielka chwila. Aż mam gęsią skórkę na haluksach. Mój broku, nigdy nie mówiłeś z taką czcią. Denerwujesz się? Co? Stul pysk. Nie, jeb się. To nie działa. A? Co znowu tym razem? Możesz w kurwę. Czy ja muszę w tym cholernym mieście wszystko naprawiać sam? Będę potrzebował kilku rzeczy. Za mną. No, to miejsce jest w strasznym stanie. Brak poszanowania i tyle. Nasz topór musi dać buziaka tamtemu materiałowi. Takiemu srebrnemu i szpiczastemu. Połapiesz się. Ta pani, co takiego robi? Co robi? Wkrótce się tego dowiemy, nie? Ale wiem jedno. Jeśli będziemy mieli szczęście, da nam swoje błogosławieństwo. Nie rozdaje go na lewo i prawo, ale jak już pobłogosławi broń, to ta broń nie ma sobie równych. Topór? Nie, to było zgoła inne i bardzo pojebane przedsięwzięcie. Może kiedyś ci o tym opowiem. No, ty skończyłeś, ziomek. Chyba muszę czekać na niego. Czy ja tutaj mogę sobie coś upgrade'ować?
No lewiatan to dopiero na piątym. Piąty i szósty to już ostatnie zostały. Tutaj. O, to niedługo sobie zrobię i będę miał też piąty na szósty. Musisz coś dla niego znaleźć, no ale kurde, on mi nie powiedział co. Napraw dźwignię. Naprawiciu. Rób co chcesz. O. Proszę, szefie. Hej, jako jedyna poznała się na moich wysublimowanych żartach. Równa z niej była babka, ale facetów nie umiała wybierać. Teraz potrzebuję kawałka materiału z brązu, tego przy tym rozwalonym drewnie. Dawniej za wszelką cenę starałem się... To nie było tak od razu, to bym jedno i drugie wziął. Najlepszy, harując jak wylot. Teraz już się tak nie spinam. Nauczyłem się działać w swoim tempie. I wysilać się tylko wtedy, kiedy gra jest warta świeczki. Na przykład, żeby pokazać się pani od najlepszej strony. Wow, capie! Wyjątkowo szybko się poddałeś z tą zagadką. Nie poddałem się. Powiększa się, kiedy z niego ubywa, tak? Zgadza się. Jasne. To pragnienie. Nie. Jak nie, jak tak? Pragnienie rośnie, kiedy ubywa tego, czego się pragnie. No dobra, to kiepska odpowiedź, ale znasz lepszą? Tak łatwo tego ze mnie nie wyciągniesz. Kurde, co dał zagadkę? Dobra, bierzmy się do roboty. Zakręcimy jeszcze jedną korbą i lecimy do kuźni. Nie widzę kuźni. Nie widzisz postaci. Teraz zobaczysz. Ale nic nie szkodzi, bo my zmierzamy ku jej naturze. Przez sekundę prawie go rozumiałem. Gotowe! Obracaj! Gdzie jest kuźnia? Pod wodą, mordo. Płynie tu. Ożyż ty. Ja... tego... Ja... Dzięki Chrystu za rajdzika, dziękuję, tylko powiadomienia wyłączone. Brakuje jednego składnika. Krwi Boga. No to dawaj. Ty, żeby mu tylko nie obcięła całej. Jeszcze się przyda.
dostał fifretr, zapomniałbym. Pani, będziemy zaszczyceni, jeśli go pobłogosławisz. Czy pani... Halo? Halo? Co do chuja? Jakby w ogóle mnie nie widziała. Syrena nie komunikuje się z naszym ciałem, tylko z cząstką duszy. Z tą cząstką, której nie masz. Kurwa! Niech cię, Sindri, ty kłamliwy skurwielu! Wiedziałem, umarłem! Jestem martwy! Czego, kurwa, chcesz? Błogosławieństwa. Wiem, ale ta, która mogła go udzielić, spierdoliła w wodorosty! Potrzebuję błogosławieństwa mistrza kowalstwa. Co? Nie. Nie, ja tam gówno mogę. Nie. Moja dusza nie jest kompletna. Błogosławieństwo będzie nieważne. Znaczenie ma natura dokonanego czynu, nie forma. Dobra. Niechaj ta broń nie chybia cel. Niechaj prowadzi ją mądrość. Niech zazna spokoju, gdy spełni swą rolę. Tu. Takie odcinki to ja lubię. Nowe bronie zawsze na propsie. Możemy na Heimdallu przetestować. Sobie sprawę, że nie zostawię cię z tą włócznią, dopóki jej nie wypróbujesz? O, patrz! Mamy ochotników! Za tobą uważaj! Tak to się robi! Rozumiem, że nie wiem, szybkie ataki są bardzo. To pierwsza broń każdego Spartanina. No to git! Wracamy do starych, dobrych czasów! Sam nie ująłbym tego bardziej niepokojąco. Mega szybko i dobry damage zadaje. Patrzcie. Rzucaj ile wlezie! Drałko się powieli! Ten ponurnik zaszył się tam na górze! Gdzie? Włócznie można... ...betonować. Ale walka nimi też jest fajna, bo jest szybka bardzo i oni nie mogą atakować w ogóle. Ostatni przeciwnik. Raz, dwa, trzy. Oj, jak my to zupgrade'ujemy to. Draupnir sprawdza się w walce. Zobaczmy, czy pomoże nam się też stąd wydostać. Na górze widzisz słaby punkt? Wbij ją tam, mocno! Ach, i trójkąt. Hop. No to bierzemy przykład z młodego. Posłuchaj, dziękuję za to, co powiedziałeś. Dobrze jest mieć przyjaciół, kiedy okazuje się, że twój brat to śmierdzący kłamca. Jestem pewny, że chciał cię tylko chronić. To nie jego decyzja. Kiedy ktoś ginie, ma prawo się o tym dowiedzieć. Uszy do góry, bro. Czyli lewo, każdy prawo, dół. Ginie.
Jeszcze w górę, to mogę coś... A pal to wszystko licho. Musimy dokończyć sprawdzanie mocy włóczni. Chodźmy. Może mam jeszcze slot na jedną broń. Włócznia. Dodatki do włóczni. Runiczne ataki jeszcze do włóczni, jak wiadomo. Wiecie, co się będzie działo? W kontakcie to może być spoko. Tylko tak, najpierw chciałbym sobie skończyć ostrze chaosu. Więc jeszcze poczekam. Rambo, dzięki za suba. Zmora po lewej. Raz, dwa. A ja cię sunę! Pełno tu gniazd tych latających ślepiów! Przygotuj się na machanie włócznią! Za tobą, uwaga! Gniazdo! Rozwal to gniazdo! No już! Uwaga z prawej! Pozbądź się tego gniazda, bo zaraz ślepia opanują tę krainę! Raz. Słuchajcie, bo chcę tam trochę... Nie opierdalaj się, tylko rozwal to paskustwo, zanim wylezie ich więcej! To już rozwalone. Wbicie włóczni w coś takiego to niezawodny sposób na błyskawiczną zmianę sytuacji. Zgadujesz dalej, makówko? O, no dobrze. Powiększa się, gdy tego ubywa. A, czy to czas? Bo im bardziej odsuwasz się od zdarzeń, tym większe pole zajmują w twojej pamięci. Nie, po namyśle to jednak bzdura. Nieważne. Ślepia przejmują kontrolę nad ponurnikami. Trzeba je wytłuc. Za tobą, uwaga! Za tobą, uwaga! Ja pierdziele, więcej was mała nie miała. Padnę. Kurde, wiedziałem. Ajajajajajajaj. To jest lepiej. Gdzie zaraz będę? Może tu, może tam. Nie złapiesz mnie. No, to było dziwne. O, niezłe masz oko. Teraz dostaniesz się gdzie trzeba. Włócznia chyba do ciebie przemawia. Nawet nie mam szansy ci podpowiadać. Wszystko sprowadza się do znalezienia właściwego kosmosu. Mówię ci, stoisz za bardzo z boku. No tylko, że z dołu to bym musiał. Nie widzę tu żadnych słabych punktów, ale ty szukaj dalej.
Jesteś pewien, że robisz to pierwszy raz? Lion, 25 miesiąc, siemano. Widzisz? Można się wspinać, wspinać. To jeden z pomiotów skoczycy! Złap go! Teraz! Świetnie! Udało ci się! O, witaj! Wybaczcie, nie chciałem was przestraszyć. Bez obaw. Dobrze, jak będziesz gotowy, możesz go przynieść do Ratatoska. Wiewiór jest dobry. Nic z tego. Mam ostatnią prośbę do was obu. I wtedy będziemy już kwita. To, co się wydarzyło w kuźni z panią, to moja historia. W porządku? Zgoda. Nie byłbym tego taki pewien. Nie mi żal. No dobrze już. Ale dryblas. Może te ponurniki go załatwią. Nie. Lepiej będziesz się prezentować jako czerwona gwiazda na moim młocie. Oj, średnio. Dobra, czekajcie, najpierw się zajmijmy tymi. Ale ich tu jest, kurde. Hej, robniaku! Na has! Na tobą, bracie! Słaby punkt, a wszystko łatwiej się zawali. Ej, kurde, to nie będzie łatwa walka. Już to czuję. Dużo ich. Praktycznie do obraża nie dostaje. Niestety włócz się tutaj nie działa. Nie mam czasu na coś takiego. O, to chodziło. Dobra, wsiadaj mu na plecy. Dziękuję, dobranoc. Jeden i drugi. Kurety! Chyba wystarczy mi już adrenaliny na dziś. Zbierz łupy, a ja rozstawię kra... Szybki runiczny atak. Jak to wygląda? O ty, nawet na drugim po... Nie, nie, nie.
ale bym sobie zrobił. Nawet na drugi poziom miałem mówić, że mogę mieć, ale ja najpierw chciałem umiejętności, tak jak wam mówiłem, tutaj sobie zrobić. Dobra, i teraz możemy przejść do włóczni. W zwarciu się fajnie walczy nawet, jest szybka, więc pójdę trochę w tym kierunku. O, dziękuję. O. To dobra włócznia. No raczej, ja myślę. Witalność plus... Dobra, zobaczmy jeszcze to po kolei. Tu jest plus 28 do witalności, ale to... Nowe rękawice. Chyba poza rękawicami na razie nic nie mogę ulepszyć. Chyba się domyślam, jak zamierzasz stąd zleść. Lepiej poszukam własnej drogi. To zbyt piękny dzień, żeby zakończyć to na glebie jako plac. O kurde, co wymyślił. Zajmę się dla ciebie tymi bramami. Mam nadzieję, że Sindri będzie w jednym kawałku, kiedy Brock z nim skończy. Nawet w najlepszych okolicznościach ich relacje są napięte. No tutaj chyba już nic nie mamy. Chociaż coś tu się... Gdzie są wszyscy? No właśnie. Czemu tu jest pusto? Masz chwilkę? Chcę tylko pogadać. O ty. Jak ojciec ojcem. Skoro o tym mowa, nieźle się zdziwiłem, kiedy Atreus pojawił się na moim progu. Nic mu nie grozi, tak nawiasem. I... Tak już raczej pozostanie, o ile będę mógł powrócić do Asgardu w miarę niedługo. Poza tym nasz przyjaciel ma jeszcze sporo życia przed sobą. Nie sądzę. Możesz już iść, bądź grzeczny. Nowa włócznia. Nie przepadam za Brockiem, ale nie można odmówić mu talentu. Chciałeś pomówić? Mów. Wcale nie chcesz wojny. Prawda, Kratosie? Cała ta krew na twoich rękach, na rękach chłopaka. Pragnę pokoju tak samo jak ty. Moglibyśmy zaprowadzić go razem. On kłamie. Wiem. Ten nasz chłopak jest taki, jak myślałem. Bardzo mądry. Dobry. Na pewno jest twój? Żartuję. Powinieneś być dumny. Naprawdę. Po co mu te szczypce? Jest kluczem do zaprowadzenia pokoju w światach. Tylko on wyzwoli nas spod jarzma przeznaczenia. Mój syn nie jest kluczem. Serio? W twojej ojczyźnie nie znają przenośni? A raczej nie znali? Przepraszam, no to nie w porządku. Wiem, że nie jesteś już Bogiem, którym byłeś. I teraz masz szansę to udowodnić. Oddaj mi syna, albo poznasz tego Boga, którym byłem. Właściwie jakim Bogiem byłeś, Kratosie? Jakie ty masz pojęcie o byciu Bogiem? Czy w ciągu twojego życia ktoś kiedykolwiek cię czcił?
albo modlił się do ciebie? Możesz sobie wyobrazić tego rodzaju miłość? Nie! Ty masz śmiertelnych gdzieś. Obchodzi cię wyłącznie własna osoba. Tylko ten potwór, który zabija bez powodu. Boisz się tego, czego nigdy nie zrozumiesz. Naprawdę tak cię dziwi, że twój syn wcale się nie śpieszy, żeby wrócić? Nie słuchaj go, bracie. Próbuje namieszać ci w głowie. Wyniosły łajdak. Miał czelność się tu pokazać. Przynajmniej dopiekłeś mu tak mocno, jak on tobie. Samą porę! Pokaż, co Brock ci dał! Ostrożnie, bracie! Dostałeś mi frostem! Uderz tarczą! Enferierzy po lewej! Skurczę wejdzie. No to mów, co to za nowa broń? Włócznia. Posiadająca moce Draupnira. Ciekawe. Chodźmy, porozmawiamy o tym w początku. Trochę się jednak martwię, szczerze mówiąc. Stworzyliśmy broń, żeby zabić Boga. Można powiedzieć, że lada chwila wrócisz do formy. To cię przeraża? Pomoc okrutnemu Bogu? Boję się o ciebie, bracie. Ta włócznia może wywołać wojnę. Wielką wojnę. Jeżeli to cię nie martwi, może Freja ma rację. Może giganci od początku o tobie myśleli. No Heimdala, spoko, ale na Odyna to myślę, że za mało. Pamiętaj, że to nie jest droga do domu. Będziemy musieli pojechać kolejką. Aha, dobra, tu wchodziłem przecież. Co to za schowek jakiś? Dobra. Widzowie. Kolejką pojedziemy już w kolejnym odcinku. Tymczasem ja się będę z wami żegnał, bo już prawie godzina za nami. Potężny kolejny odcinek. Zatrzymuję sobie tutaj i zobaczymy, jak ta włócznia będzie się sprawdzała dalej. Do następnego.